To z tym twoim shortsem zmienna? Ale jakim shortsem? A, wrzucę pasjona Spitka. Cały czas czekam na to, żeby wrzucić tego shortsa. Ale zastanawiałem się, czy jeszcze raz nie opowiedzieć tej historii o tym pranku z trochę większymi szczegółami, bo tam było tyle takich fajnych, pikantnych szczegółów. Ale teraz nie mogę, bo teraz zaczynam gierkę, nie? Więc jak teraz zaczynam gierkę, to nie będę się skupiał na czymś innym. Stary, no tam było co opowiadać, bo jak wzięliśmy te dziewczyny, żeby sprankować tych moich znajomych, że jesteśmy z jakimiś randomowymi dziewczynami, te losowe dziewczyny z ulicy, które po prostu sprzedawały balony, no nie? To jak wzięliśmy je, żeby pokazać się z nimi naszym znajomym, to ja jeszcze, żeby podkreślić, jak bardzo mi się odkleiło w głowie, żeby wiesz, żeby ci moi znajomi uwierzyli, że naprawdę mi i że nagle się zachowuje jak nie ja, to zacząłem tak cringe'owo się odzywać i powiedziałem im, no nie? Szliśmy tam, wzięliśmy te dziewczyny od balonów i ja je ostrzegłem. Ej dziewczyny, słuchajcie, jak my się pokażemy tym moim znajomym, bo szliśmy znajomym dać klucz. Elementem tego całego pranka było to, żeby właśnie moi znajomi zobaczyli mnie z jakimiś losowymi dziewczynami. I ostrzegłem je. Ej słuchajcie, żeby podkreślić to, że właśnie, nie wiem, zachowuję się jak nie ja i tak dalej, to zacznę do was rzucać takie totalnie cringe'owe teksty, że wiecie, że my tam wejdziemy, a ja powiem coś w stylu, dobra, chodź mała, czy coś takiego, nie powiedziałem, chodź mała. Nie wiem, takie cringe'owe gówno. Coś w stylu, że wiecie, wchodzimy tam, moi znajomi siedzą i takie, kurwa, co jest, Szymon z jakąś dziewczyną przyszedł. Ja im daję klucz i mówię, i mówię do tej dziewczyny, dobra, zawijamy, wiecie o co chodzi, kurwa, dobra, zawijamy. A to są najlepsze pikante szczegóły, ja dole, no. Tyle jest szczególików w tej całej historii, które można by było dodać. No, jak ktoś nie wie, jaki jest kontekst historii, to na TikToku będzie za parę dni. Będę wrzucał. Albo powiem jeszcze raz. Opowiedz o historii o pizzy z piekarnika, please. Pizzy z piekarnika? Nie wiem, o co ci chodzi. No to co? Gramy pod bota, mamy Maokaja. Bardzo agresywnie, na sennej kartusa. Czyli bardzo, bardzo łatwo ich zgankować. Szczególnie z Maokajem, który ma tak prosty ingame. No powiem szczerze, że wieszcze nam mocną robotę na tym bocie. Xen oczywiście jest jakimś useless Lucianem na lidzie, no ale mamy całkiem spoko frontlane, więc miejmy nadzieję, że się popisze. No dobra, no to na bocie ładnie już nawet sami próbują, chociaż Exhaust wleciał na Varusa. To jest jedno ku kartusa i pada. Niestety trafił, przykro. Kto się na to patrzy, jeden za jeden wyszło. Varus troszeczkę poddenerwowany. Na topie tak samo śmierć, ale nie mamy na to wpływu. Skupmy się na sobie. Gdzie jest przeciwny jungler? Nie wiem, gdzie zaczął. Prawdopodobnie od topa, zważając na to, że Senne widzieliśmy tutaj, która po prostu przechodzi, a Wukonga na wardzie dalej nie było widać, więc ale piękny rom ze strony Xena, fajnie. Xen sobie zgarnął darmowego fraga, fajnie skorzystał z okazji, gratulacje. No i co? A my sobie clearujemy. Wukong będzie też na bocie, więc trzeba uważać. Czy ktoś jest bez flesza? Sums? Napiszmy. Dobra, wszystko. Bez summonerów jest cały botlane, czyli w bardzo łatwy sposób możemy po full clearze wlecieć i ich zabić, bo oni są tak słabi w tym momencie w porównaniu do naszego Maokaja, który może ich tak pięknie scesekować, że raczej powinniśmy dać radę. Oj, na topie soczyste EQ by siadło, nie? I byśmy mieli killa. Na bocie teraz się ładować? Okej, okay, Karthus dość ostro. Jezu, ile ona ma HP! Widzicie to? Niestety bez flesza, szkoda, mogło się obyć czyściej. No ale mamy jednego fraga, generalnie i na topie, i na midzie, wszędzie moglibyśmy być. Varus na nas znowu nie poczekał, bo my byśmy wbili, no nie? My byśmy wbili na tego bota i być może nawet zabili i Karthusa, i Senne. No ale drużyna na mnie nie poczekała. Na midzie niestety, no nie ma szans, no bo zmarnowałem flesza tutaj. Na topie tak samo, no nie mamy na niektóre rzeczy wpływu. Ale skupmy się na tym, na co mamy. Zrobiliśmy clear, mamy fraga, to już więcej niż moglibyśmy oczekiwać. A pamiętajmy, że im dalej w las, tym więcej okazji na fragi. Może teraz nam się nie udało zdobyć fragów na wszystkich liniach, ale z czasem, jak będziemy sumiennie się starać, to może nam się udać, nie? Okej, ładnie, zabili Senne, ale Karthus niestety z fragiem. Niedobrze. Woliber chyba chce, żebym mu pomógł spuszować. Wiecie co, ja bym się pokusił o zabranie Wukongowi farmy, bo zobaczcie co on robi. Oj, niestety zgarnia fraga. Niedobrze. Lucian chce mi pomóc z invade'em na Wukonga. Więc być może to zrobimy właśnie. To miałem w planach, żeby wejść Wukongowi na Grompa, bo Gromp to stoi na pewno. Tylko właśnie może jakby się jeszcze się udało tutaj tego Wukonga złapać. Teoretycznie ciężki mecz. Ojej. Szansa, bez szans. Ajajaj. Jaki tu jest niefart na tym topie, a my za to musimy płacić i Woliber obwinia za to mnie. Żygać się chce. Wstyd, Woliber, żeby się tak zachowywać, ale jest jak jest. Na tego topa on pewnie użyłby erki i by mnie zabił. Musiałoby mi idealnie siąść w W. Trzeba się pogodzić ze stratą.
No i tak jak mówię, z jednej strony mecz wygląda słabo, no ale z drugiej strony jest tylko 7 do 6, no nie? No nic nie pozostaje do wyboru, niż po prostu dać siebie wszystko i spróbować wygrać. Lucjan ma 2-0, ja mam 1-0. Miejmy nadzieję, że ten Aatrox jeszcze nam nie spuści takiego łomotu, chociaż wszyscy wiemy, do czego zdolny jest Aatrox. Mimo wszystko wolę Aatroxa niż pieprzonego Kasadina. Szczególnie, że mamy dwóch ręcz czempionów, którzy mogą sobie poradzić, czego by nie mówić na tego Aatroxa. Lucjan radzi sobie świetnie, ja też liczę go sobie, stoi smok, na topa nie wejdziemy, uważam, że póki co gra, jeżeli o mnie chodzi bezbłędna, nie miałem za bardzo okazji, żeby wlecieć na te wszystkie linie. Próbuj, no teraz to już dupa, nie, Cherry Lady, nie mogłem tego próbować, on by użył R-kę, zła to atakował mnie raz i by mnie po prostu zabił, a ja bym wtedy, no nie, uważam, że dobrze zrobiłem. Siema Spivir. Na bocie znowu walka, znowu nie czekają, ja kończę clear. I chcę do nich wejść, a oni mają to gdzieś. Ale może udałoby się wziąć senne. Varus pisze, że Maokai Avk. Ci ludzie nie mają, nie myślą w ogóle, no nie? Mogliby na mnie poczekać. Dobra, ładnie. Mamy jednego fraga. O tyle dobrze. Mamy 2-0, Lucjan ma 3-0. Ja i moje duo jesteśmy 5-0. Kto by pomyślał? No kurczę, no i tak, no widzicie, no na topie bez wpływu, na bocie nie ma szans, no ale gramy do końca. Naprawdę, o Jezu, nawet nie będę tego mówił, bo już nie ma co narzekać, ale... No widzicie, co ten Varus pisze i ja muszę być skazany na tego śmiecia, nie? I z nim grać po prostu. I starać się wygrać, daję z siebie wszystko i zaraz spadnę z D2, nie? Spadnę z D2 przez ten mecz i widzicie, jak to wygląda. Naprawdę nie popełniam błędów za bardzo, wszystko jest w porządku, a i tak dostaję kłody pod nogi. Bez flesza senna. Ja mam erkę. Fajnie, Lucjan mi oddał fraga. No i niestety shutdown. Nie wiem, co ta senna by tutaj próbowała. Na topie oczywiście 0-5 Woliber. Pięknie, nie? Pięknie. Po prostu pięknie. Niesamowite to jest. Mamy Lichbane. Spokojnie. Im trudniejszy mecz, tym lepszy. Im trudniejszy mecz, tym lepszy. Oto moje hasło. Hasło Natana z Gorzyka. Im trudniejszy mecz, tym lepiej. Tym bardziej możemy się wykazać. Co on odwala na tym topie? Po co się bije? Takie osoby tak wkurzają się 3 razy i się bije ciągle z lep. Posłuchaj. Ja dostanę za to minus 50 LP. Bo zmianą, jakiej potrzebował system rankingowy, jest to, żeby za taki mecz wpierdolić mi minus 50 LP na konto. Dziękuję, Riot Games. Myślę, że wasz zespół do analizy jest nieomylny. Ładnie. Nie pisz mi tam na czacie, że mam się nie tiltować na Volibera, bo to mi gierki nie wygra, bo prawda jest taka, że ja dalej zachowuję pełne skupienie i bardzo się cieszę z tego, że udało się zgarnąć shutdown, nie trołuję tempa, wszystko jest w porządku. To, że komentuję gierkę, to wiesz, to też nie znaczy, że ja narzekam, ale masz rację, mimo wszystko masz rację. Już nie komentujmy tego Volibera. Co możemy teraz zrobić na mapie? Mamy piękny shutdown, to jest naprawdę grube, nie skomentowałem tego, ale warto to zaznaczyć teraz. Clearujemy znowu w stronę bota, spróbujemy tam coś zrobić. No ja i Lucjusz naprawdę dobrze się trzymamy. Oni mają jednego smoka, mają czerwie. Na bota już zasuwam, no ale ile można? No byłem na topie, zgarnąłem shutdown, to dajcie mi sekundę. Nie wiem, gdzie jest też przeciwny jungler, chociaż wiem, był na topie. Riot nie miał w tym roku zrobić gainy pod performance, że czemu jeszcze nie weszło? I tak by wtedy ludzie gadali, że wbiłem rangę na jakimś systemie dla nobów. I tak to by się skończyło, więc whatever. Pięknie, ależ go złapał. Bardzo ładnie, pięknie Varus. Nie spodziewałem się, że tak to się skończy, a się tak skończyło. Gratulacje. Naprawdę ładnie zagrane ze strony Varusa. Stiltowany ziomek i tak cały czas płacze na czacie. No ale mamy 5-0, Jezu, ale będzie ciężka gra. Naprawdę, już nawet nie wiem, jak to ugryźć. Bardzo dużo od tej gry zależy. Ale pamiętajmy, najwyżej przegramy. Może się to wydarzyć, zdarza się, po prostu trzeba się z tym pogodzić. Ale czego by nie mówić, im dłużej trwa gra, tym bardziej zwiększamy szansę na to, że w końcu uda nam się wygrać walkę. Może nawet, że nasza drużyna zacznie coś robić, etc., etc. A ja i Lucjan zdajemy się naprawdę mieć potencjał na przetrzymanie tej gry długo.
Wydaje mi się, że XN jest podobnie zadowolony do mnie. Naprawdę fajnie trzymamy tę gierkę, naprawdę fajnie trzymamy tę gierkę. XN, XN, dobrze, pięknie, niestety i tak padł Maokai, no ale fajnie, XN ma kolejnego fraga. Kartus tyle ile zabija też podobnie umiera, ale czy Kartusa to interesuje? Wydaje mi się, że mimo wszystko Kartusowi najbardziej zależy na zabójstwach, niekoniecznie na... Ale wątpię, że nafidowany Kartus pozbawi mnie i Luciana zwycięstwa. Myślę, że to nie wystarczy. Może gdybym miał jeszcze 7-1 Atroxa, to może wtedy. Ale całe szczęście nie ma. A nie. A nie, chwila. Mamerkę, mamerkę, możemy próbować. Dobra, bez flesza, bez flesza jest Diana. To jest bardzo fajnie, naprawdę to jest bardzo fajnie. Drake wstaje za 8 sekund. Chciałoby się sforsować coś mocnego, chciałoby się zrobić jakąś piękną akcję, ale trzeba grać cierpliwie, tak jak do tej pory. W farmie stoimy smoko, to spoko, to dopiero 12 minuta. Trzeba być cierpliwym, bo tu jeszcze dużo się może wydarzyć. 5-0 jak na 12 minutę to gigantycznie dobra sytuacja. Ten Volibear dalej się bije jak coś. Wiem, że miałem nie narzekać, ale rozumiecie to, rozumiecie tego psa? Rozumiecie tego psa? On wygrywa? Ten Volibear, ej, wyobrażacie sobie, że ten Volibear nagle z 0-7 zacząłby totalnie miażdżyć tego chłopa? I nagle zacząłby totalnie stompować topa i na przykład zrobiłby 4-7 i miał na sobie 300 shutdowna i wyskerował? Nieraz się coś takie widziało, co? Ja muszę uważać, mam duży shutdown na sobie. Oj, dałem się trafić. Mój błąd. To jest śmierć. 30 HP! 30... żyje! Uuu, żyje! Ten Atrox do zabicia, co? Volibear 08 już wykręcił. Volibear 08! Miałem nie płakać, ale... Jak może mi to nie wyjść z ust? Człowieku! Jak może mi to nie wyjść z ust? Robię wszystko, co mogę, żeby wygrać to gówno! A ten pies po prostu nie przestaje intować! Spokojnie. Musiałem to sobie wyrzucić. Za 30 sekund Herald, za 30 sekund Herald. Nie wiemy gdzie jest Atrox, ale zabilibyśmy go we dwóch z tym Volibearem chyba, bo Volibear nawet go trochę sam robi, chociaż Atrox ma już Hydrę. Sen napada na bocie, ładnie, Lucian tutaj też zasuwa, ja mam ucieczkę, jakby coś się działo ważnego. Mają Senne, bardzo fajnie, Senne. Herald stoi, chyba go bierzemy, no chociaż nie wiadomo, jak coś to mam zawsze ucieczkę, więc na spokojnie. Nie wygramy. Szkoda, szkoda, że nie udało się wziąć Heralda. Może się jeszcze udać, nie? Pięknie, pięknie. O, jak pięknie! Ja pierdziele! Nie wytrzymam! Dobra, Atrox do mnie nie idzie. Mamy Heralda, nie mamy nawet shutdowna! Mamy 5-0 i nawet nie mamy szpieprzonego shutdowna! Bo ten Atrox jest tak nafidowany. Gdyby użył erki potem, to bym padł. Nie wiem, czy miał Atrox. Ej, ej, Atrox, ile golda? 350? Killable, killable. Okej, okay, ładnie, ładnie. Nie obchodzi mnie mój flash. Ważne było, żeby zsekurować fraga, ale najważniejsze, że mamy shutdowna z niego. Napiszemy mu ty. Pogadamy trochę w języku NPC-ta typowego, ligowego na czacie, żebyś wtopić się w otoczenie. Bo ja oczywiście nie jestem NPC-tem, tylko totalną Sigmą. Fuck. Za 2 minuty Morten Drake. Mamy Heralda, z Heraldem by się coś wykminiło. Być może nawet na bocie. Dobranoc, Cherry Lady, dziękuję, że pomoderowałaś mi w nocy. Po godzinach. Dobra, może uda się wziąć tier 2 z bota. Tylko ten Lucian na razie nie zapowiada się jakoś. Volibear dalej nie żyje, intrygujące. Ej, typ mi napisał na TikToku: jarasz się zwykłym zagraniem. Przepraszam, już się nie będę cieszył z gry. Pajacu. Spi***alaj. Warto tracić Heralda na pierwszy turret na bocie? Nie troluj, Nathan. Gadasz z czatem, zaczynasz robić nielogiczne decyzje. Co ja teraz chcę zrobić? Za 40 sekund smog. Z Heraldem mogę próbować wziąć ten... Spróbuję, wiecie co? Wejdę z tym Heraldem na mida. Myślę, że to nie jest najgłupsza rzecz na świecie, szczególnie, że mam bardzo łatwą ucieczkę zerki, jakby coś się działo. Oczywiście nie chcę wysprzęglać się zerki za szybko. Ej, cover, cover, drużyno. Okej, okay, dostał coś.
No wiele się tu nie wydarzyło. Szkoda, że moja drużyna się wycofała w momencie, kiedy ja próbowałem tam wlecieć. Troszeczkę ich zbejtowałem, czego by nie mówić. Tak miałem wątpliwości co do tej decyzji spore. Dalej nie mam shutdowna, mógłbym próbować zabrać tego smoka, no nie? Nie tak. Niedobrze. Bardzo niedobrze, muszę iść się wywalić od wieży. Słabo, słabo tu wyszło. Woliber bierze tier 2 chociaż. Co, nie stać jeszcze na to? Dwie sztuki złota. No do Rabadona jesteśmy niedługo. Woliber bierze tier 2, tracimy smoka, ale to i tak taki margines błędu. No, gorsze rzeczy mogły się wydarzyć, nie? Gorsze rzeczy mogły się wydarzyć niż stracenie smoka. Na spokojnie gramy do końca. Tak jak mówię, może przegramy, może przegramy. Prawdopodobnie tak się stanie, bo mamy tragiczną drużynę. Widzicie to? Widzicie to? Jaki mamy team? Zaraz się postram! Ale najważniejsze, żeby dać z siebie wszystko. Więc spokojnie. Przegramy? Okej, okay, happens. Happens. Ale czy damy z siebie wszystko? Jeszcze jak. Za minutę mamy Barona. XN pięknie zgarnął shutdown. Na topie mamy Aatroxa. 14 level. Na bocie mamy Bounty, które fajnie by było wziąć. Udało nam się wziąć tą tier 2 z mida swoją drogą, więc bardzo się cieszę. Okej, okay, czy to jest frag dla Varusa? Oj, dał mu się wyhealować, ale chyba dalej jest szansa. Mają to, pięknie. Niestety Lucian i Maokai. Niestety Lucian i Maokai tym razem nas zawiedli. Szkoda. Bardzo duża szkoda. Wielkość szkody. Duża. Mamy Bounty. Może iść do mnie Diana, Karthus, Senna. Wycofam się, chociaż mam fajnie obwardowaną rzekę. No powiedzmy sobie wprost, nie? Że tutaj naprawdę fajnie wyłapany Aatrox na topie. Niepotrzebnie musieli to zbilansować Lucian i Maokai. Szkoda, że tak to się złożyło, ale no musimy z tym dealować. Cofamy się po pinka, no i zasuwamy na Barona. Ja dalej bez ani jednej śmierci, można by powiedzieć, bo tylko dwie żyły umarłem. No gierka, jeżeli chodzi o mnie. Picuś, klancuś, kurde. Łokieto. Łokieto dla mnie. Wariaci, kurde. Okej, okay, walka. Idę sfollowować. Ładnie, bardzo ładnie wyłapany. Wizji przeciwnicy na Baronie nie mają. Weź go, dawaj, 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 skakuj! No okej! Czemu w niego nie wskoczyłeś w tym momencie? Many, many! Czy to jest odwrót gry? Czy to jest Baron? Woliber pięknie puszuje bota. Z Xenem robić Barona? Mamy Aatroxa i mamy Sennę. Nie możemy, nie możemy. Szkoda, byłoby pięknie. Ale nie wszystko piękne, co się ma. On może mieć Exhausta. Gęsto, gęsto się robi. Ciężko mi podjąć dobrą decyzję, ponieważ nie jestem mistrzem myślenia. Jestem tylko zwykłym geniuszem. A to za mało. Woliber, dwa trupy pod przeciwną wieżą! Ej, moglibyśmy może teraz próbować. Lucian! Pięknie, Lucian teleportuje się. Padam, ale dostałem bursta. Szkoda. 600 golda na Karthusa, ale to był dobry moment. Kurde, może nie był, nie wiem, Boże. Nie jestem w stanie tylu decyzji podjąć w tak krótkim czasie. Ten mecz jest taki trudny. Nie mogę, nie mogę, no zabił, Woliber zabił dwóch. No okej, okay, no to robimy Barona. No nie wiem, kurczę, no. Okej, okay, ładnie. Nieładnie, bez teleporta ktoś na pewno. Okej, czy uda się tutaj zabrać tego? Już przeczytałem, że jestem wykrętem na czacie na TikToku. Może chociaż uda mi się zabrać Barona w zamian za bycie wykrętem. Nie uda się. Dobra, ale to jeszcze nie koniec, to jeszcze nie koniec. Umarliśmy raz, no ale gramy do końca. Dalej przeciwnicy mogą popełnić błędy, głupio się wywalić, to nie jest przegrana gra. Za 30 sekund następny smog, mają już niestety dwa. Mają Barona, musimy go przeczekać. No ale chciałem zobaczyć na powtórce tą sytuację z Baronem. Kurczę, Feller. Ktoś na pleckach. Okej, okay. Uda się? Ten pajac z domu ma R-kę, czy jeszcze nie? Oczywiście, że już ma. Nie wiem, Karthus, nie? No ale dobra, mamy... Mamy Rabadona. Jak chcesz to wygrać? Jakiś plan? Ta, ta!
plan czekać na błędy przeciwnika, bo mają tyle tysięcy golda przewagi przez to, że moja drużyna jest absolutnie bezużytecznym ścierwem, że to jedyne, na co mogę liczyć. Czemu on tak napina na każdej gierce? Bo jestem chory psychicznie, nie potrafię panować nad emocjami i kontrolować gniewu. Jak będziesz tak panikował, to nigdy nie wbijesz mastera. Jak nie będę tak panikował, to mi się odechce grać w tę grę. Okej, ładnie, wydefowane. A nie, jednak nie, chłop przeżył i w sumie jest tragedia. Chyba gorzej to się nie mogło skończyć. Pięknie, pięknie. Okej. Okay. Jak nam by się udało to wygrać? Ale powiem szczerze, jestem zmieszany przez tą sytuację na baronie. Cholera, no bo to nie był dobry call. Przeciwnicy weszli i nas zabili, no nie? Wtedy tutaj ten Wukong we mnie wskoczył. Kartus użył erki. Więc, no powinniśmy byli to odpuścić. A to był mój call, żeby go robić. Więc to był taki jedyny błąd, który dostrzegam w tej grze, mój. Ważny, ale cholera... No właśnie, wiecie, mam coś takiego, że ja mam wrażenie, że... Nigdy w życiu, nieważne ile bym nie trenował grania w ligę i ile bym nie starał się być dobry, nigdy bym nie był w stanie zagrać gry bezbłędnie na tyle. No bo cholera, Volibear zabił przeciwników pod ich wieżą, no to był intuicyjnie dobry moment na barona. Wątpię, że kiedykolwiek, na jakimkolwiek poziomie wiedzy w League of Legends byłbym w stanie nie skolować wtedy barona, nie? I to mnie właśnie smuci po prostu. Że z jednej strony można powiedzieć tak, Nathan, popełniłeś błąd, ale w praktyce cholera, no nie da się nie popełnić, no. Czasami, moim zdaniem. No nie wiem. Albo jestem jakiś... mierny. Czy to było warte tego? Oj, Varus. Nie najlepsza erka w jego wykonaniu. Co prawda Volibear mocno odkuwa się i bierze tier 2 z bounty dla całej drużyny. Pobudza to we mnie jakieś receptory nadziei. Pobudza, no. Volibear nie żyje, niestety. No ale ma tą tier 2. Dalej defujemy. Baron dalej nie wstaje. Ja już blisko do zoni. Kolejny ping na konto kupowany. Nie mogę teraz patrzeć na czat. Gierka do analizy Bezuma definitywnie. Ja do Bezuma tą gierkę na pewno daję. Varus? Może jakiś mocniejszy... Okej, okay. Lucian ładnie zamyka przeciwników, to jest piękne! Co z tego wyjdzie? Kliknąłem bliżej tamtego miniona, lekko doskoczył do tego bliższego, no! Mogłem już w zonie klikać, mogłem, no ale kurczę, zdarza się, no! Szczerze? I tak chyba nie ma jakiejś tragedii. Odrodzę się na barona, więc o tyle dobrze, odrodzę się na barona. Moja drużyna i tak teraz defuje, wzięliśmy shutdowna. Lepiej wywalić się niefartownie w takim momencie niż w innym. Plus, warto zaznaczyć, że Karthus stracił flesza. I to też jest bardzo ważna informacja, nie? Lubię twoją osobę, ale nie sądzisz, że ten występ Ulyvusa był nieudany? Nie, no nie wiem, no to no napisz, co ci się nie podobało i tak dalej. No ja dałem z siebie wszystko w komentowaniu. Uważam, że na tyle, na ile czułem się, nie sądzę. Uważam, że był, nie sądzę, że był nieudany, nie? Komentowałem mecze, fajnie mi się komentowało, jak były emocjonujące rzeczy, to emocjonowałem się i czerpałem z tego satysfakcję. Czułem się swobodnie, nie analizuję tego pod tymi kategoriami, czy był udany, czy był nieudany. Ja po prostu obejrzałem sobie meczyki, pobawiłem się przy tym, mówiłem na głos, co myślę i tyle. Nie zajmuję się komentowaniem na co dzień, więc nawet nie wiem, jak ludzie komentują, więc nie wiem, nie umiem tego ocenić. Okej, okay. To było grube, co? No, jednak nie było. Strollowaliśmy, oj, Lucian się stara coś zrobić, ale niestety chyba nie wychodzi. Tragedia, no i zobaczcie, raz odpowiedziałem na wiadomość na czacie, nie? Okej, pięknie. Odpowiedziałem na wiadomość na czacie i już taki wyszedł syf troszeczkę. Oj, Lucian, okej, pięknie, Varus to ma. Okej, nie ma tragedii, jest okej, jest całkiem okej. Dobra, mogę teraz poczekać szybko, co pisaliście. Moja opinia na temat komentarza Ulyvusa jest taka, że jakbym był pod wpływem alkoholu i bym miał mega dobry humor, to na pewno wyszłoby lepiej. Ale i tak zrobiłem na tyle dobrze, na ile mogłem. To jest moja opinia. Tak, będąc całkowicie szczerym. A teraz skupmy się na grze. Mam dwa pinki, mam zonie, kupmy sobie tego, potkę.
I moim zdaniem to powinien być Baron. To powinien być Baron. Diana wstaje za 40 sekund. To nie powinien być Baron, tak szczerze. To jest bez sensu. Nie zrobimy Barona, ale może by się udało kogoś złapać chociaż. Senna na bocie. Aatrox, to jest Aatrox. Pada, pada! Wyłapałem go! Nie, nie mogłem przeżyć, klikałem Zoni, ale nie miałem. Ale zabiliśmy Aatroxa, bardzo ładnie wyłapany Aatrox. Cholera, co za męczysko! Jakie to jest męczysko, tasiemisko! Meczysko, tasiemczysko. Pięknie, Volibear zabił Dianę, wziął turret. Varus się stara ile może. Niestety Lucian nie żyje, no ale Volibear, jeżeli oni powstrzymają im Ricole, nie, Varus, co ty robisz? Powstrzymujcie Ricole, Volibear kończy grę przecież. Ty psie! Proszę! Błagam, nie! On padnie! Tak! Volibear! Volibear! Volibear, co jest? Volibear! Ja cię tak nienawidziłem! Ja cię tak nienawidziłem, Volibear! Tak cię nienawidziłem, ty szato! Zrobił to! Zrobił to! Co za pies!